Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym pokażę Wam, jak przekazywać dane za pomocą linków. Kolejnym propsem, którego możemy tutaj użyć, jest state. Załóżmy sobie, że chcemy tutaj przekazać imię. Także nazwijmy sobie tą zmienną imię, no i przekażmy Albert. Tutaj jest jeden błąd, ponieważ ciężko będzie mi to w tym miejscu pokazać, także przejdźmy sobie na przykład do about i tutaj sobie to przekażmy. Tutaj dajemy sobie state, następnie imię, no i Albert. W tym momencie przechodzimy sobie do about. Musimy sobie tutaj zdestrukturyzować propsa location, a następnie możemy tutaj w console logu wyświetlić sobie to, co przekażemy sobie w tym propsie. W naszym przypadku musimy się odwołać do location, następnie do state, ponieważ tak nazwaliśmy tutaj w nawigacji tą zmienną. Odświeżamy sobie stronę, a następnie przechodzimy do konsoli. W tym momencie wracamy sobie do home, a następnie przechodzimy do about. Jak widzicie, zostaje nam zwrócone słowo Albert, czyli to, które chcieliśmy sobie przekazać. Tutaj oczywiście nie mylcie tego z tym, że nie możemy tego wypisać na ekranie. Ja po prostu pokazałem to w konsoli, natomiast możemy tutaj na przykład użyć H1, czyli H1, a następnie do środka wrzućmy tutaj to, co przekazujemy w propsie. Teraz po odświeżeniu strony, jak widzicie, mamy pokazane Albert, ponieważ to przekazaliśmy, kiedy doszliśmy do tej strony. Tak więc w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki, że byliście. Zapraszam do kolejnego. Pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.